rywalizacji. Tutaj jeszcze rozmowa, bo już niedługo tutaj u nas młodzieżowe mistrzostwa Polski w futsalu, a więc będzie co oglądać, będzie można przyjść dopikować, to już niedługo, bo w lutym, a więc w nowym roku 2024. Teraz trudniej, jeśli chodzi o tablicę. No, w singlu mogłem czytać nazwiskami. Teraz tutaj jednak nie będę mógł poruszać się bez mojej rozpiski. Nie przeszkadza, ale też umila czas tym, którzy oglądają Tekbola. Zachęcam do tego, żeby trenować. Naprawdę szukamy kolejnych mistrzów, kolejnych zawodników. Gwarantuję, że wkręca, ale trzeba naprawdę troszkę w tą piłkę grać. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before he blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some... Mamy szkołę podstawową numer 6. Mamy również panią L, mamy panią Beatę. No właśnie. Ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem, teraz tam widzę. Pani Beata pozdrowiła swoich kolegów, którzy poprawili to imię. Ale witamy też kolejne klasy. To nie jest, to jest klasa czy przedszkole. To jest chyba szkoła. Chyba szkoła. Tak jest, to jest wasza szkoła też? Inna szkoła? Przepraszam bardzo, bo nie wiem. Mamy szkołę numer 6. Teraz przyszła do nas szkoła numer 7. Ale to wy nie ten sektor. Wy macie rezerwację na sektor z drugiej strony. Dziękuję bardzo. Nie, żartowałem. Siedźcie. Poszła wkręta, bardzo dobra, pięknie, już ładnie przeszli na sektor obok. I już jest wesoło, i o to chodzi. A my oglądamy teraz Debla, słuchajcie, oglądamy Debla. To są pierwsze spotkania, panowie rozpoczęli rywalizację w grupie. A więc walczą o wejście do fazy pucharowej. Oglądamy, słuchamy i przyglądamy się, jak grają najlepsi zawodnicy Debla w naszym kraju, a wcale to nie jest takie proste.
chodzi o doping, to na razie szóstka wygrywa. Jesteście głośniejsi. Na drugim miejscu liceum, które się pojawiło. To jest liceum czy technikum? Dziewczyny tam w narożniku. Dziewczyny są w sektorze N. N jak... N jak... No właśnie, niewiasty. I tutaj szkoła numer 7. Jakże oni się bawią. To jest niesamowite. Najlepsza. Jedyna. No i mamy pierwszego tebreka od razu. No widać, że panowie się rozkręcają z seta na set. To jest... Również tutaj mamy tebreka. Panowie nie potrafią utrzymać formę przez kilka minut. Jest najpierw dobrze, później źle. Ale oni też... Przebudzili się dopiero niedawno. Pierwsza kolejka spotkań debla męskiego. Przypominam, zaczynamy dzisiaj od debla. Później mamy kobiety. I na koniec mixta. I teraz sprawdźmy, kto będzie najgłośniej. Na początek obrawa, proszę, dziewczyny z narożnika. Teraz w języku nowym, młodzieżowym. Brawa od dziewczyn z narożnika, to jest tak. To teraz... Dziewczyny, pomachajcie. Dobra, nie chwyciło, o co chodzi, prawda? Ale pozdrawiamy serdecznie. To teraz szkoła numer 7. Proszę, brawa dla zawodników. A nauczyciel jaki dumny od razu. Zobaczcie nauczyciela jaki dumny. I teraz zobaczymy, czy dumna będzie pani Beata. Oj, oni nawet wstaną. Proszę bardzo, proszę, brawa dla zawodników. To się nazywa mieć fantazję. I oczywiście ta drużyna wygrywa super nagrodę. Jeszcze nie wiem jaką, ale coś wymyślę. Coś zorganizujemy specjalnie dla was. Dla siódemki również będzie oczywiście okazja. A kto był z nami wczoraj? Ręka w górę. O, szósteczka. Tak, was poznaję. A z siódemki nie było nikogo wczoraj? Parę osób było. No tam z narożnika nawet nie wiem jak się zapytać, bo nie wiem, czy będą machać, czy będą bić brawa, czy będą wysyłać SMS-a. Dziewczyny, byłyście wczoraj? Nie, nie były. Rozpoczynamy tiebreaki. Tiebreak to oczywiście set, który rozstrzyga rywalizację w meczu. Jeżeli w pierwszych dwóch setach walka była bardzo wyrównana i zakończyło się 1-1, ale wszyscy ci, którzy orientują się w siatkówce, wiedzą, co znaczy tiebreak. Tak jest, tiebreak w siatkówce gramy do 15. Bardzo dobrze. A tiebreak w tekbolu gramy do... Tak jest, bardzo dobrze. No już dużo wiecie. W przyszłym roku pewnie niektóre dziewczyny z szóstki wystartują w zawodach. Zdecydowanie. Mam pytanie, czego słuchacie na słuchawkach? Tak. Wszystkiego, co tylko się da. To też niedobrze. Niedobrze, jeśli się słucha wszystkiego. Chyba, że cały czas szukacie swojej nuty. Swojego stylu. Ja w waszym wieku słuchałem muzyki poważnej, Czajkowskiego słuchałem. Kojarzycie Czajkowskiego? To taki Kizo XIII wieku. No to już wiemy, że są dziewczyny z Kopernika.
Wszystko wiem o was już. Wasze imiona. Dostałem już wszystkie dane na Instagrama, na Facebooka. Już polajkowałem. Drugie liceum, tak? Drugie liceum? Najlepsze z Mielca. Dziewczyny lekko zszokowane. Która klasa? Pokażcie teraz, która klasa. Pierwsza, druga, trzecia, która? Czwarta. To matura, tak? Jedna zapłaci za głowę. Boże, co on mówi? No dobrze, jedna jest. Nieważne, z której klasy jesteście, najważniejsze, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy, że zgodziłyście się na prośbę waszej pani, żeby przyjść zobaczyć, jak wygląda dyscyplina, która nazywa się tekbol. Kto oglądał tekbola już w życiu, ręka do góry? Okej, a kto pierwszy raz widzi tekbola, ręka do góry? Dziewczyny. Naprawdę, bardzo się różni liceum od szkoły podstawowej. To już jest troszeczkę inny etap życia. Oczywiście wyjaśnimy troszkę zasady. Wczoraj dużo o tym mówiłem, ale trzeba przypominać, bo za każdym razem też pojawiają się nowe osoby, które nie wiedzą tak naprawdę do końca, o co chodzi w tej grze. Zaczynali w 2014 roku, bo dyscyplina właśnie w tym roku się narodziła na Węgrzech. Węgry to miejsce, w którym po raz pierwszy zagrano właśnie w tekbola. Na początku, jak się domyślacie, ten stół nie wyglądał w ten sposób. Na początku grali normalnie na stole do tenisa stołowego, czyli do ping-ponga, ale stwierdzili, że jednak no, ten prosty stół nie daje takich możliwości jak ten delikatnie zagięty. To oczywiście specjalne kąty, specjalne tworzywo. Jeżeli będzie chwila, moment, to może pozwolę wam, abyście podeszli tutaj i też spróbowali, żeby każdy mógł zagrać chwilę w tekbola. O ile czas na to pozwoli, bo tych spotkań naprawdę jest dużo. I dzisiaj skończymy tak samo jak wczoraj o godzinie 20.30. Wczoraj od 8 do 20 i dzisiaj również od 8 do 20. Podobnie jak w siatkówce, zawodnicy po swojej stronie mogą piłkę odbić 3 razy. Zagrywka jest za linii 2 metrów. I tutaj w deblu mniej więcej zawsze wygląda tak samo. Jest przyjęcie, czyli zawodnik jest tak w siatkówce, przyjmuje. I ten, który przyjmuje, też stara się wystawić temu, który stoi z boku stołu. Oczywiście ta strona stołu wybierana jest przez zawodnika, zależnie od tego, czy potrafi atakować prawą nogą, czy lewą nogą. Tutaj pan Daniel Olejniczak w tym stroju biało-czerwonym jest zawodnikiem, który ma lepszą prawą nogę. Dlatego też ustawił się z tej strony stołu, bo łatwiej jest mu nałożyć stopę na piłkę i zaatakować na drugą stronę. Atak nie może być wykonany po stronie przeciwnika, czyli jeżeli piłka, kontakt z piłką jest po drugiej stronie siatki, tak samo jak w siatkówce, jest to przełożenie, czyli już jest punkt dla przeciwnika. Zagrywka pierwsza, jak w tenisie ziemnym, może się nie udać, czyli wtedy sędzia pokazuje drugi serw, druga szansa na to, żeby zagrać piłkę. Jeśli chodzi o kategorie wiekowe, w tekbolu takiego czegoś nie ma, nie istnieje kategoria wiekowa. Tutaj oczywiście już widzimy na przykład połączenie doświadczenia z młodością przy stole numer 2. Tutaj pan Robert Monarcho, człowiek, który od samego początku gra w tekbola, już wykształcił wielu zawodników. Przez 9 lat wiele się nauczył, na przykład ta zagrywka. No to nie jest prosta zagrywka, żeby trafić od razu, bezpośrednio na drugą stronę stołu. Bo oczywiście mówiłem tutaj o ping-pongu. W ping-pongu ta zagrywka jest najpierw na własną stronę i piłeczka przechodzi na drugą stronę. Tutaj, tak samo jak w tenisie ziemnym, piłka musi mieć kontakt z drugą stroną. I to już jest błąd. Dwa razy odbita piłka tą samą częścią ciała. Dwa razy z rzędu, jeżeli obiłby lewa, prawa, lewa,
to w singlu by to przeszło, ale oczywiście Deblu zawodnik może maksymalnie odbić piłkę dwa razy, a w sumie mają tylko trzy odbicia, jak w siatkówce, ale mogą być też dwa, tak jak teraz oglądaliśmy to przy stole numer jeden. Sporo jest tych zasad, sporo jest tych przepisów, 12-11 w tiebreaku, oczywiście gramy na przewagi, a więc tutaj jeszcze przy stole numer jeden będziemy oglądać to spotkanie. Czas przy stole numer dwa. Jak wszystkie mecze będą wyglądać tak jak te pierwsze, to będziemy dzisiaj tutaj kwitnąć do godziny 23. Ale naprawdę już później te mecze są bardzo emocjonujące. To jest początek, faza grupowa. Niektórzy zgłosili się pierwszy raz, chcą spróbować. Młodzi chłopcy. Nie oglądamy jeszcze tych topowych zawodników, którzy w przyszłym tygodniu będą rywalizować się na Mistrzostwach Świata w Bangkoku. W drugiej kolejce zobaczymy już przy stole numer dwa. Przy stole numer dwa zobaczymy aktualnego mistrza Polski i mistrza Polski sprzed roku, a więc dwóch mistrzów Polski razem w parze. To będzie wielkie widowisko, to będzie przy stole numer dwa. Ci, którzy chcą zobaczyć naprawdę kwintesencję, to piękno tego bola, warto przenieść się tutaj do sektora K, aby bliżej móc zobaczyć te wszystkie zagrania najlepszych zawodników, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, bo Adrian Duszak to wicemistrz świata, dwukrotny wicemistrz świata, raz brązowy medalista mistrzostw świata i brązowy medalista również w mikście z Alicją Bartnicką. Niektórzy pomyślą, o, wicemistrz świata. Kochani, to nie jest takie proste walczyć tytuł wicemistrza świata w tekbolu, bo na każdych mistrzostwach startuje ponad 60 krajów. Naprawdę ta dyscyplina sportu, mimo tego, że jest bardzo młoda, jest już bardzo popularna na całym świecie, grają w nią wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Również jest odmiana plażowa. Tam też nieco inaczej to wygląda. W Tajlandii dużo przewrotek, dużo zagrań z przewrotki. Tutaj też będziemy na pewno takie zagrania oglądać w wykonaniu również mistrza Polski z 2020 roku, Bartłomieja Franczuka. I już widzimy, że brawa, no piękne zachowanie, jestem pod wrażeniem szósteczki. Ta szkoła wie, co znaczy doping, co znaczy trudna praca sportowca na każdym etapie rozwoju. Również tutaj zobaczmy, wyrównany ten trzeci set. Przy stole numer dwa jeszcze dyskusje tutaj Monarcho. Teraz Bruno Wójcik, świetna zagrywka i to jest błąd pana Wachowskiego, co daje szansę i piłkę meczową dla Darka i Bruna.